Siema, tu Jordan. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Tobie 5 rodzajów pompek i pokażę, dlaczego robisz je źle. W kalistenice mamy naprawdę wiele rodzajów pompek. Dzisiaj wybrałem 5 z nich. Kilka będzie takich podstawowych, kilka troszeczkę bardziej zaawansowanych, ale wybrałem takie, w których najczęściej popełniane są błędy, które wpływają niekorzystnie na wykonanie ćwiczenia. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy filmik Ci się podoba, czy treść, którą tutaj przedstawiamy, jest dla Ciebie sensowna. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę i bierzmy się do roboty. Pierwszym rodzajem pompki, którym się dzisiaj zajmiemy, jest pompka szeroka, która w głównej mierze skupia się na rozwoju klatki piersiowej. Zasada podstawowa: ręce rozstawiasz szerzej niż barki i łokcie rozchodzą się na boki, na zewnątrz. No i tutaj właśnie najczęstszy błąd, który się pojawia, to jest taki, że mimo że ramiona są rozstawione szeroko, łokcie mają się rozchodzić na zewnątrz, żeby jak najbardziej zaangażować klatkę piersiową, to błąd, który się pojawia, jest dwojaki. Albo te ręce idą, mimo że są dłonie ustawione szeroko, albo idą zbyt wąsko, albo łokcie za bardzo wysuwają się przed barki. Pokażę Ci teraz różnicę. Ustawiamy się do pozycji, do pompki i teraz wersja dobra wygląda w ten sposób. Kiedy łokcie rozchodzą się na zewnątrz, ale nie wyprzedzają barków, wersja błędna wygląda następująco. Kiedy albo łokcie wychodzą za bardzo przed linię dłoni, możemy w ten sposób sobie uszkodzić obręcz barkową, albo kiedy mimo szerokiego rozstawienia dłoni, łokcie po prostu idą wąsko. Gdzie tak naprawdę ta pompka mija się z celem i nasze barki są zbyt zmęczone, to może tak naprawdę ta pompeczka boleć, a za bardzo to na rozwój odpowiedniej klatki piersiowej nie wpływa. Drugi rodzaj pompki, pompka diamentowa, która również... Co robi? Drugi rodzaj pompki to pompka diamentowa, która również oddziałuje na klatkę piersiową oraz tutaj jeszcze bardziej na nasze tricepsy z uwagi na to, że łokcie idą wąsko. No i teraz jeżeli mamy pompkę diamentową, dłonie ustawiamy albo w przysłowiowy diament, chociaż dla mnie jest to dość niewygodne ustawienie dłoni, więc staram się zawsze te dłonie ustawić po prostu złączone, blisko siebie. I teraz przy większości rodzajów pompek dłonie powinno się ustawiać na linii naszych barków. W momencie natomiast, kiedy jest pompeczka diamentowa, to dłonie powinny być na linii naszego mostka, czyli znacznie niżej. Natomiast błąd, który pojawia się najczęściej, to jest właśnie taki, że dłonie są wyżej na linii barków, co powoduje bardzo błędne ułożenie kierunek pracy łokci oraz możliwość nadwyrężenia obręczy barkowej. Już pokazuję. Poprawna pompeczka diamentowa, muszę wychylić się nieco do przodu, żeby w momencie zejścia dłonie dotknęły mostka. Uwaga, łokcie idą wąsko wzdłuż ciała. Przy mostku. I góra. Błąd, który się natomiast właśnie pojawia, to jest kiedy dłonie są tuż pod barkami. Wtedy łokcie nie są w stanie iść wąsko, no bo się dzieje albo coś takiego, albo robimy coś takiego, przez co bardzo możemy nadwyrężyć sobie obręcz barkową. No, aż zabolało. Więc to jest najczęstszy błąd przy pompeczce diamentowej. Trzeci rodzaj pompki, pompeczka side to side albo pompeczka do boku. Jest to mega fantastyczna pompka, dzięki której tak naprawdę możesz rozpocząć swoje pierwsze kroki pod pompkę na jednej ręce. Jest to pompka, która maksymalnie angażuje siłę jednej ręki, a druga ręka służy jako podpora. Rozstawiasz dłonie szeroko, szerzej niż barki. I teraz całe ćwiczenie wykonujesz używając tylko i wyłącznie jednej ręki. Co jest ważne, ta ręka, która wykonuje pompkę, powinna iść wąsko wzdłuż ciała. Błąd, który się natomiast pojawia najczęściej, to że ta ręka zamiast iść wąsko, rozchodzi się mocno na boki, przez co możesz nadwyrężyć sobie znacząco obręcz barkową. Od czego to zależy? Zależy to od tego, że wykonując poprawną side to side, musisz wychylić się trochę w przód. Barki są z przodu, dzięki czemu ta dłoń, to ramię ma miejsce, żeby mogła pójść wzdłuż ciała. W momencie, kiedy tutaj znowu dłonie są równo z barkami, nie ma takiej możliwości. Jest albo coś takiego, no albo to takie niekorzystne ułożenie dłoni, które może
spowodować kontuzję obręczy barkowej. Więc tutaj, podobnie jak w pompce diamentowej, wychylamy się lekko w przód, dzięki czemu łokieć idzie wąsko wzdłuż ciała, czy to w jednej, czy to w drugiej ręce. Czwarty rodzaj pompki to, w sumie nie mam zielonego pojęcia, jak to do końca się nazywa, bo nazw w internecie na ćwiczenie kalistyniczne jest mnóstwo. Może to być pseudo plancz push-up, pompka podplęcza, pompka odwrotna, pompka odwrócona. Nie wiem w sumie do końca, która z tych nazw jest dobra, stosuję je zamiennie, ale mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu dowiesz się dokładnie, o którą chodzi, bez względu na to, jaką nazwę w internecie spotkasz, to od razu załapiesz. Tutaj kluczowe jest to, że dłonie w tej pompce rozstawiamy albo skierowane na boki, albo do tyłu. Dlaczego? Bo tak jak chcemy robić plancha, czyli wagę w podporze przodem, musimy się na naszych barkach wychylić maksymalnie w przód. No i teraz błąd, który pojawia się najczęściej, to jest właśnie brak tego wychylenia, kiedy mamy dłonie ustawione tuż pod barkami. Uwaga, pokazuję. Palce do tyłu lub na boki, stopy najlepiej obciągnięte. Po co? Po to, żeby maksymalnie zaangażować pracę ramion, ażebyśmy nie pomagali sobie nogami. Lekki garbik w łopatkach, pupa nisko. I to, co kluczowe, wychylam się i teraz pompuję. Kiedy natomiast popełniamy błąd? Kiedy dłonie zrównamy z barkami, bo nasze barki nie mają jeszcze siły, żeby się na tyle wychylić i dzieje się coś takiego. Nie do końca pomaga to wzmocnić nasze barki, bardziej pomaga to złapać jakąś kontuzję. Jaka jest alternatywa? Jeżeli nie masz siły jeszcze wychylić się do przodu, ułóż palce w przód i wykonaj klasyczną, wąską pompkę, a dzięki temu na pewno się wzmocnisz i unikniesz tego najczęstszego błędu przy tych pompkach odwrotnych, odwróconych lub podplęcza. Czas na ostatnią pompkę, pompkę numer 5. Mamy pompeczkę z wyskokiem. Tak naprawdę jakąkolwiek pompkę z wyskokiem, czy to będzie pompka Supermana, czy z klaśnięciem za plecami, czy z klaśnięciem z przodu, bez znaczenia. Dwa najczęstsze błędy są przeważnie takie same. Pierwszy z nich to jest, kiedy po wyskoku spadamy na wyprostowane ramiona. Możemy uszkodzić sobie łokcie, to jest raz. Dwa, nie amortyzujemy upadku mięśniami obręczy barkowej, tricków, barków, klatki piersiowej. Więc to jest ten najczęstszy błąd, kiedy nie spadamy. W ten sposób pompki do pompki, tylko uwaga, spróbuję to zrobić. O, dokładnie tak, nie róbcie tego w domu. Absolutnie nie spadamy na wyprostowane ramiona. Pamiętaj, że zadaniem tej pompki, jasne, że jest fajnie wyskoczyć do góry i zrobić coś kozackiego, to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka, że taka konkretna praca treningowa, która odbywa się w trakcie robienia tej pompki, polega właśnie na tym, że mięśnie klatki piersiowej i ramion są zmuszone do skontrolowania tego upadku. Tak naprawdę cała praca treningowa polega na tym ruchu amortyzacyjnym. Kiedy więc spadamy na wyprostowane ramiona, no to tej pracy w ogóle nie robimy, jakby ćwiczenie mija się z celem. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jest troszeczkę z tym związana. Pamiętaj, żeby zawsze wykonywać pełen zakres ruchu również w tej pompce, czyli od dołu do góry, a żeby nie wykonywać pompek po prostu, żeby wyskoczyć, żeby to nie wyglądało jakoś tak. No ja osobiście nie uznałbym tego jako wykonaną pompkę z wyskokiem, bo to jest takie lekkie ugięcie, wybicie z bioder, to w ogóle nie o to chodzi, mięśnie nie pracują, to są dwa najczęstsze błędy przy pompeczkach z wyskokiem, no i chyba mamy już wszystko. Pięć rodzajów pompek i dlaczego twój stary zrobił je źle? Jeszcze raz. Okej, przerobiliśmy pięć rodzajów pompek, mam nadzieję, że to nagranie pozwoli ci uniknąć tych najczęściej spotykanych błędów. Jeżeli interesują cię takie nagranie i interesuje cię poruszanie kolejnych najczęściej spotykanych problemów treningowych, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym materiałem. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo ci dziękuję za nagranie. Wielkie brawa za dzisiaj. Do zobaczenia.